Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że tu mogę być, powiedzieć o tych sprawach, o których czasami zapominamy, o tradycjach, do których powinniśmy właśnie zawsze, tworząc coś nowego, nawiązywać. Będziemy mówić o tych tradycjach demokracji gospodarczej na ziemiach polskich. I od razu powiem, uprzedzę, że jako że przez większą część mojego życia zawodowego zajmowałem się spółdzielczością, powiem przede wszystkim w kontekście spółdzielni, czy tego, co było przed spółdzielniami, a z czego potem spółdzielnie się wykluły. Ponieważ wydaje mi się, to za chwilę jeszcze pokażę, że no właśnie to jest ta najbardziej charakterystyczna, najbardziej typowa forma demokracji gospodarczej. No, słowo spółdzielnia niektórym źle się kojarzy, też jeszcze powiemy sobie o tym, kojarzy się zdecydowanie z PRL-em, ale kiedy tydzień temu mniej więcej byłem w Krakowie na ogólnopolskich spotkaniach ekonomii społecznej, wziąłem udział w takim warsztacie właśnie na temat działalności wśród młodzieży i w pewnym momencie tam po kilku prezentacjach spółdzielni socjalnych tworzonych w większości przez bardzo młodych ludzi zapytałem, czy to im się źle nie kojarzy, czy to nie jest jakimś obciachem ta spółdzielnia, w ramach której muszą działać. Okazało się, że absolutnie nie, że nie mają żadnych złych skojarzeń z tym terminem, no, co myślę, że już jest duży postęp, bo na początku lat 90., czy nawet jeszcze na początku tego stulecia, gdyby zapytać o spółdzielczość, no to kojarzyła się praktycznie wyłącznie z PRL-em. A więc mówimy dzisiaj sobie o demokracji gospodarczej. Można oczywiście definiować ją na różne sposoby. Ja bym przyjął takie bardzo proste, robocze dla nas określenie, czym jest demokracja gospodarcza. Ona się sprowadza do 3 razy współ, jakbym to powiedział. Współposiadanie, a więc współwłasność przedsiębiorstwa przez zainteresowanych. Współzarządzanie, czyli innymi słowy współkontrolowanie tego przedsiębiorstwa. I współużytkowanie albo współkorzystanie z efektów. I do tego bym dodał bardzo ważną rzecz, którą obserwując, badając takie przedsiębiorstwa, musimy wziąć pod uwagę, to jest fakt współzakładania, współtworzenia w przeszłości. Otóż wydaje mi się, że właśnie ten fakt współzakładania, współtworzenia powodował powstawanie bardzo silnych więzi pomiędzy uczestnikami. No, dam tu przykład z moich własnych badań prowadzonych wiele lat temu już na temat historii spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie w okresie okupacji. Otóż prowadząc te badania, między innymi to było jeszcze w latach 80., udało mi się dotrzeć do bardzo wielu żyjących członków tych spółdzielni i okazało się, że niezwykle duże znaczenie miał fakt, że oni jakieś 20 lat wcześniej wspólnie ją tworzyli, wspólnie musieli przebrnąć przez bardzo wiele trudności, przezwyciężyć te trudności i to powodowało szczególne więzi. Także kiedy obserwujemy, badamy takie przedsiębiorstwa działające na obszarze tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli demokracji gospodarczej, to warto zawsze pomyśleć, jak to było, kiedy były one tworzone. Tu ważny element jest ten, o którym mówiłem przed chwilą, mianowicie to współużytkowanie, współkorzystanie. Otóż współużytkowanie, no to jest przede wszystkim współdziałanie, wspólne działanie razem. I mamy współkorzystanie z efektów pracy, czyli współdzielenie tych korzyści, tych efektów, które osiągnęliśmy. No i stąd to
przejście do spółdzielni, o których mówiłem, do spółdzielczości. Kiedyś mówiono, często używano określenia współdzielnia, zaraz o tym powiem, no stąd wzięła się ta spółdzielnia. Niektórzy mówią, że to pochodzi od współdziałania, inni, że współdzielenie, ale sądzę, że ona w najlepszy, że obecnie używane określenie spółdzielni w najlepszy sposób łączy oba te aspekty, współdziałania i współdzielenia efektów. No i dochodzimy tu bardzo blisko do powszechnie przyjętej obecnie definicji spółdzielni, która zawarta została w tak zwanej Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. I tak naprawdę jest to bardzo stara definicja, choć została ona sformułowana w taki jasny sposób w roku 1990, dopiero oczywiście opierając się na tych bardzo starych określeniach, definicjach. I w podobnej formie zawarta jest ona w bardzo wielu prawach, ustawach spółdzielczych. Otóż ta definicja mówi, że spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. No, jak spojrzymy to, to widać te wszystkie trzy aspekty, o których mówiłem, a więc współzarządzanie, współkontrola, współkorzystanie, czyli tu jest mowa w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb, no i współposiadane, współposiadanie, które tu jest jasno wzmiankowane. Ale tak jak mówiłem, w języku polskim przynajmniej to określenie spółdzielni pojawiło się stosunkowo późno. Początkowo stosowano bardzo różne nazwy. W Wielkopolsce, gdzie powstawały jedne z najstarszych spółdzielni, używano bardzo różnych określeń. Towarzystwa pożyczkowe, jedna z takich spółdzielni, czy ówczesnych banków, jak dzisiaj byśmy powiedzieli spółdzielczych, nosiło nazwę Prywatna Kasa Oszczędności i Pożyczek Wekslowych. No, zupełnie się to nam nie kojarzy w tej chwili ze spółdzielnią. Mówiono związki oszczędnościowe, towarzystwa zaliczkowe, spółki pożyczkowe i tak dalej, i tak dalej. Czy spółdzielnie rolnicze organizowane na tym terenie od roku 1900, spółdzielnie rolniczo-handlowe nazywano po prostu rolnikami. Związek takich spółdzielni, który odegrał ogromną rolę w ich istnieniu, w ich rozwoju, nosił nazwę od 1871 roku Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie. Ta nazwa spółki zarobkowe i gospodarcze bardzo długo istniała. Z kolei na terenie Królestwa, gdzie powstawały wówczas między innymi spółdzielnie spożywców, używano powszechnie nazwy stowarzyszenia spożywcze, spółki spożywcze, no, na przykład późniejsze SPOEM, które jako związek spółdzielni na terenie Królestwa powstał w 1911 roku, nosił nazwę po prostu Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożywczych. Znów nie ma tu na razie nazwy spółdzielni. W Galicji też mówiono spółki, potem pojawiły się kasy oszczędności i pożyczek, mówiono o Raiffeisenkach i wreszcie powszechnie przyjęta została nazwa Kastewczyka od nazwiska ich głównego twórcy na tym terenie. Założony też z jego inicjatywy tywa organizacja, to była właściwie taka organizacja, powiedzmy sobie, rządowo-spółdzielcza, bardziej rządowa, nosiła nazwę Krajowy Patronat dla Spółek Oszczędności Pożyczek. No, również pod koniec XIX wieku coraz powszechniej zaczęto używać określenia kooperatywa od łacińskiego cooperatio i od słowa cooperative w języku angielskim, cooperative po francusku i tak dalej, powszechnie przyjętego na świecie, w innych krajach europejskich, poza notabene kręgiem niemieckojęzycznym, gdzie używano zupełnie nie innej nazwy, Genossenschaft. W każdym razie proszę zobaczyć Towarzystwo Kooperatystów w Warszawie. W 1918 roku w Lublinie odbyła się pierwsza konferencja przewodników polskiej kooperacji. Ale wówczas również coraz częściej
pojawiało się słowo spółdzielnia, spółdzielczość, bo między innymi w deklaracji programowej tego, tej konferencji znalazło się stwierdzenie o konieczności powołania ogólnego centralnego banku spółdzielczego dla wszystkich rodzajów kooperatyw. No jeszcze w latach 30. Mamy Towarzystwo Popierania Kooperacji Pracy Jana Wolskiego. W roku 35. Liga Kooperatystek założona z inicjatywy Marii Orsetti. No i potem to słowo, można powiedzieć, zanikało w języku polskim. Po wojnie właściwie zupełnie już prawie nie było używane i dopiero obecnie nastąpił renesans w kontekście organizacji zakładanych w pewnym sensie jako głos pewnego sprzeciwu wobec tej istniejącej spółdzielczości, na przykład ten ruch kooperatyw spożywczych tworzonych przez młodzież, który celowo, podkreślając swoją alternatywność wobec tych istniejących rozwiązań, wrócił do tej dawnej nazwy kooperatywy. No i wreszcie dochodzimy do spółdzielni. Jak mówiłem, początkowo używano określenia współdzielnia. No, to może trochę trudniejsze jest do wymówienia i dlatego zanikło. No, na przykład w 1903 roku w Warszawie została stworzona komisja współdzielcza przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu. Franciszek Stefczyk, o którym już mówiłem, jeszcze w 1919 roku na przykład głosił postulat utworzenia Współdzielczego Instytutu Naukowego, który rzeczywiście zresztą powstał nieco później jako Spółdzielczy Instytut Naukowy już. No i wreszcie w XX wieku to słowo spółdzielnia upowszechniało się coraz szerzej. W roku 1920 ta słynna polska ustawa regulująca działalność spółdzielczą nazywała się po prostu Ustawa o spółdzielniach. Powoływała ona między innymi Radę Spółdzielczą. No i tak jak mówię, po II wojnie światowej już prawie wyłącznie używano słowa spółdzielnia, ale ono zaczęło budzić złe skojarzenia, zwłaszcza raz, że kojarzyło się z PRL-em i z tą rolą, jaką odegrały wówczas spółdzielnie. To można dyskutować, różnie ją oceniać, ale ta spuścizna na pewno bardzo zaowocowała negatywnym stosunkiem do spółdzielczości, tym bardziej, że już to w ciągu ostatnich lat w prasie pojawiły się określenia spółdzielnia, z jednej strony podawane w kontekście spółdzielni mieszkaniowych i różnych złych praktyk, które miały tam miejsce, a wiadomo, spółdzielnie mieszkaniowe liczą ponad 4 miliony członków, więc to, co się działo nawet w jednostkowych przypadkach, było bardzo bolesne tam dla wielu osób. I w prasie, jeśli pisano spółdzielnia, spółdzielca, to wydaje mi się, że gdyby policzyć, w 90% przypadków chodziło właśnie o spółdzielnie mieszkaniowe. A z drugiej strony, co jeszcze gorsze, zaczęto mówić o spółdzielniach w kontekście jakiejś kliki, koterii politycznej, jakiegoś układu. Nie tak dawno mówiono na przykład o spółdzielni Grabarczyka w ramach Platformy Obywatelskiej. No, co budzi bardzo złe skojarzenia oczywiście i trudno się dziwić, że niektórzy właśnie próbują przeciwstawić tym spółdzielniom kooperatywy. No i na zakończenie tego wątku skoki mamy. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jeden z bardziej, najlepiej i najszybciej rozwijających się obecnie pionów spółdzielczości. Ale pojawia się pytanie, czy członkowie SKOK-u wiedzą, że są spółdzielcami. Wiedzą, że należą do SKOK-u. Kto rozszyfrowuje tę nazwę do końca? Kiedyś, oczywiście trudno mówić o badaniach, ale prowadziłem takie rozmowy przez ciekawość. Okazało się, że wielu było bardzo zdziwionych, kiedy mówiono, że są spółdzielcami. Oni się kojarzą ze SKOK-iem, czyli coś do góry, do przodu, a niekoniecznie ze spółdzielnią. A więc tak to jest z tą nazwą, proszę Państwa. Spółdzielnie, spółdzielczość, kiedyś kooperatywy. Ale skąd to się w ogóle wzięło? Jest to zjawisko związane ze współdziałaniem, ze współpracą. Cały czas mamy ten element współ.
taki słynny filozof, pisarz, działacz rosyjski, o którym Państwo pewnie dobrze wiedzą, Piotr Kropotkin, już na początku XX wieku w swojej pracy Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju zauważył, że formy współdziałania występują już w świecie zwierzęcym. I to i wśród zwierząt bezkręgowych, tam dawał przykłady ula, mrowiska, gdzie każdy członek społeczności pracuje dla wspólnego dobra, poświęca się, ale dzięki temu jednocześnie ma szansę na przetrwanie. No, wśród wyższych zwierząt takie formy występowały i wreszcie wśród ludów, jak dzisiaj nie lubimy używać nazwy ludy prymitywne, wtedy uważam, że nikt nie jest prymitywny, są na innym, powiedzmy, etapie rozwoju, czy inaczej się rozwijają. Natomiast wtedy to określenie ludów prymitywnych było powszechne i w odniesieniu historycznym i do ludów żyjących gdzieś na krańcach cywilizowanego świata. No i zauważono wtedy, o czym zresztą właśnie co podkreślał Kropotkin, że występują takie formy w postaci wspólnego uprawiania myślistwa, połowów ryb, później pojawiła się uprawa ziemi wspólna. Efekty tej pracy rozdzielano sprawiedliwie pomiędzy wszystkich członków takiej grupy. I co jest ważne, działały tam mechanizmy zawsze samopomocy, że ci, którzy byli niezdolni do tego, żeby zdobywać samodzielnie to pożywienie, albo nie mieli najbliższych, którzy by im pomogli, no, solidarnie dzielono pomiędzy, czy sprawiedliwie pomiędzy wszystkich członków wspólnoty efekt takiego współdziałania. No i to we wszystkich praktycznie społeczeństwach występowały różnego rodzaju takie formy. No wraz z rozwojem ekonomicznym, społecznym możemy mówić już o takich formach polegających w gruncie rzeczy na wspólnym wykonywaniu pewnych czynności związanych z pojawiającymi się albo cyklicznie, albo okazjonalnie, jednorazowo, jakimiś potrzebami życia wiejskiego. No i kilka przykładów z terenów polskich. W Małopolsce występowały tak zwane tłoki, powabie, a więc to była taka samopomoc w gromadach wiejskich przy różnych pracach w gospodarstwie, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a więc to już były te okazjonalne potrzeby, prace budowlane, no i często z miłym zakończeniem w postaci poczęstunku wspólnej zabawy. Z kolei we wschodniej Polsce mieliśmy do czynienia z takimi tak zwanymi sibratami, siombrostwami, czesnictwem. To też były takie formy wspólnego gospodarowania na ziemi, zwłaszcza w trudnych warunkach naturalnych, klimatycznych, glebowych, przez dobranych na zasadzie dobrowolności oczywiście wspólników, często to były takie większe grupy krewniacze. Dobra. No i dochodzimy do bardzo ważnego zjawiska, ściśle związanego z tym, o czym mówiłem, tak zwanych spółek gospodarczych, tak etnografowie je opisywali, tak nazywano. To była taka już bardziej zorganizowana forma współdziałania, o jakim mówiłem wcześniej. To były już stowarzyszenia, mniej lub bardziej sformalizowane, zwykle o małym lokalnym zasięgu, bezpośredniego sąsiedztwa, no, które podejmowały działania, których nie dało się podjąć w pojedynkę. Taka bardziej już zaawansowana definicja tych spółek mówi, że były to trwałe, zrzeszone w pewnych formach prawnych wspólnoty, a więc już miały często swoje pisane albo ustnie przekazywane statuty na przykład. Funkcjonowanie było właśnie oparte o przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje i zrastały się ściśle z lokalną, tradycyjną kulturą. To jest bardzo ważne, za chwilę o tym jeszcze powiem. Miały już pewną strukturę, uczestnicy wnosili jakieś wkłady w postaci pracy, sprzętu najczęściej roboczego, inwentarza, nieruchomości. To były jeszcze czasy w zasadzie gospodarki przedpieniężnej, a potem w określony sposób, często według bardzo skomplikowanego klucza, dzielili się produktami swojej współpracy. No i
również bardzo ważne, powstały już tam wyraźne mechanizmy kierowania, kontroli, nadzorowania w tych spółkach. No, one rozwijały się na całym świecie, no, w Europie, na terenach polskich, o tym za chwilę opowiem, ale również w Afryce, takie od bardzo dawna i w Afryce, i zresztą w Azji Wschodniej istniały formy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, takich kas zapomogowo-oszczędnościowych nazywanych tontyną, w Ameryce Łacińskiej, nawiązujące do prekolumbijskich tradycji, ale rozwijały się już zwłaszcza po podboju hiszpańskim, tak zwane AIUS w Peru, Comunidades Agrarias i Ejidos w Meksyku. No, taki, na całym świecie istniały już zorganizowane formy te prespółdzielcze spółek gospodarczych. No ja opowiem teraz o kilku z nich, jakie mamy, z jakimi mieliśmy do czynienia w Polsce. No są te najstarsze, można powiedzieć, często istniejące do dzisiaj formy demokracji gospodarczej. A więc na przykład tak zwane maszoperie rybackie, które istniały w Europie, w całej Europie Północnej, zwłaszcza w basenie Morza Północnego i Bałtyku, w Polsce rozwijały się na Kaszubach. Już od średniowiecza, od wczesnego średniowiecza, od XII wieku. One najczęściej obejmowały rybaków z jednej wsi, zajmowały się rozdzielaniem łowisk pośród członków, pomagały w zakupie, konserwacji narzędzi pracy, no i też pełniły funkcje socjalne, społeczne. Opiekowały się chorymi, wdowami, sierotami, no bardzo duża śmiertelność była wśród rybaków i należało jakoś zapewnić pomoc wdowom, sierotom. Czyli zarówno pełniły te funkcje ekonomiczne, jak i funkcje społeczne, socjalne. No i do dzisiaj istnieją takie maszoperie, no oczywiście w zmienionej formule, w zmienionej postaci, na przykład w jastarni czy w chałupach na Helu. No, inna bardzo interesująca historia wiąże się ze wspólnotami leśnymi, które również od dawnych czasów powstawały. Ja bym tu chciał opowiedzieć w tej chwili o kilku takich najbardziej chyba interesujących. No jedna to jest historia, można powiedzieć, o czym można by film nakręcić. Tak zwana wspólnota leśna uprawnionych 8 wsi, która ma siedzibę w Witowie na Podhalu. Otóż kiedyś, za czasów I Rzeczypospolitej, tereny, znaczna część terenów tatrzańskich i wokół tatrzańskich była tak zwaną własnością królewską, a potem po rozbiorach stała się państwową własnością austriacką. No i została ona podzielona na, tak, to były tak zwane dobra kameralne, podzielone na sekcje, które sprzedawano wówczas. I tak zwana sekcja witowska tych nowotarskich dóbr kameralnych właśnie na terenie obecnego Podhala, Tatr, została wykupiona przez 83 górali z kilku wsi, między innymi z Witowa, z Chochołowa, sąsiednich wiosek, no za z trudem zgromadzone bardzo duże dla nich pieniądze. Ale ówczesne prawo nie pozwalało chłopom kupić ziemię w tej formie i dlatego znaleźli pełnomocnika, notabene z pochodzenia górala również, księdza Józefa Szczurowskiego, któremu przekazali pieniądze. On nabył na swoje nazwisko ten majątek, który sobie przywłaszczył. No i wtedy zaczęły się procesy, matactwa, jakieś kolejne sprzedaże, zbrojne potyczki. No historia jak z westernu, można powiedzieć, która trwała no prawie ile, od 21 do 69 roku, czyli prawie pół wieku. Kolejne procesy sądowe, kolejni pełnomocnicy najmowani przez górali, którzy znów sprzeniewierzali się. No i dopiero w 1869 roku udało im się odzyskać własność. Ci oczywiście to już w dużym stopniu byli potomkowie tych pierwotnych nabywców, współnabywców dóbr witowskich. No i powołali wreszcie wspólnotę i podjęli wspólną eksploatację lasów i grupowe łączne zarządzanie. No, czyli mamy tu już tę formę demokracji gospodarczej, gdzie występuje i współzarządzanie, współposiadanie i wspólna eksploatacja, czyli współużytkowanie. No i to trwało
kilkadziesiąt lat następnych, dobrze się rozwijało. No niestety po II wojnie światowej, kiedy został utworzony Tatrzański Park Narodowy, tatrzańska część tych lasów została włączona w skład TPN-u, Tatrzańskiego Parku Narodowego, oczywiście ze względów ochrony przyrody, bardzo szczytnych. Natomiast współwłaścicielom trudno było to zrozumieć, bo utracili ten majątek, do którego przywiązywali ogromną wagę, taką też trochę również symboliczną, mając w pamięci, cały czas żywa była tradycja tych walk o swoją własność. No, potem, zwłaszcza w okresie Solidarności, w 1981 roku przede wszystkim, podjęto usilne działania o zwrot tych podtatrzańskich, tych tatrzańskich, tatrzańskiej części wspólnoty. No i udało się w 1983 roku, czyli paradoksalnie w tym okresie, którego nie wspominamy miło, tam dla górali on nie był zły, o czym jeszcze zaraz powiem, bo nie tylko im się udało odzyskać wówczas te swoje dobra na terenie Tatr. Przede wszystkim, jeśli Państwo znają Tatry w rejonie Doliny Chochołowskiej, Lejowej, tam były te dobra, ta część należąca do wspólnoty 8 gmin, przeszło 22 tysiące hektarów, czyli całkiem duży obszar leśny. Oczywiście to było nadzorowane przez Tatrzański Park Narodowy, natomiast no ta własność i korzyści przede wszystkim z eksploatacji lasu wróciły do górali i to istnieje do dzisiaj. Ta wspólnota liczy obecnie około 2000 członków. No, to są w dużym stopniu potomkowie tych 83 górali, no nie tylko, bo tam i sprzedawano udziały, różnie z tym było. No i jeśli pójdziecie Państwo na wycieczkę w Tatry, właśnie do tej zachodniej części, to nagle pojawiają się w pewnym momencie przy szlakach takie tablice informacyjne podpisane przez zarząd wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie. Także to jest jedna z takich ciekawszych tradycyjnych form, ale nie tylko, takich wspólnot leśnych było więcej. No, w Mogilnicy na przykład, czyli tu stosunkowo niedaleko nas, w powiecie grójeckim, była taka też istniejąca do dzisiaj wspólnota utworzona na terenach należących pierwotnie do cystersów, potem mieszczanie. W niektórych źródłach podawane tu jest, że chłopi, ale to byli tak naprawdę Mogilnica była miastem, także Mogilnicy mieszczanie procesowali się najpierw z cystersami, potem z nabywcami tych dóbr o tereny leśne i w końcu udało się w 1839 roku uzyskać im te tereny, do których rościli sobie prawa. Powstał tak zwany komitet leśny ustanowiony przez obywateli, przez ogół wybranych, który zarządzał. No i ta wspólnota istnieje do dzisiaj, liczy 400 członków, ma około 500 hektarów gruntów przede wszystkim leśnych. No również w okolicy Tatr, na terenie Orawy i Spisza, które obecnie należą do Polski, ale w tamtych czasach, w XIX wieku, stanowiły część Królestwa Węgier, tak zwany północny Spisz i północna Orawa, istniały tak zwane urbary. To były wspólnoty leśne założone przez dawnych chłopów pańszczyźnianych, którym został przekazany po ich uwłaszczeniu obszary leśne. I te lasy przypadające poszczególnym gromadom nie były dzielone, rozdzielane pomiędzy gospodarzy, tylko właśnie tworzone takie wspólnoty, wspólnie zarządzane. No i one też istnieją do dzisiaj na terenie polskiej Orawy i Spisza. Szacuje się, że w całej Polsce różnego rodzaju wspólnot leśnych jest około 1500. Mają 60 tysięcy hektarów lasu, czyli całkiem pokaźny majątek. I jest to no, jedna z takich bardzo tradycyjnych, starych, funkcjonujących do dzisiaj form demokracji gospodarczej. No i jeszcze, dużo mówię o Tatrach, jako że no, zawsze dużo czasu tam spędzałem, mieszkałem przez pewien czas, no jest to obszar bardzo mi bliski kulturowo i no z wielu względów, także chciałbym jeszcze opowiedzieć o również niezwykle ciekawej, takiej archaicznej formie demokracji gospodarczej, zwanej pasterstwem wysokogórskim, czyli szałaśnictwem, które co ciekawe istnieje w bardzo zbliżonych formach na wielu obszarach górskich, w Alpach, nawet w Pirenejach. No, związane jest to z charakterem i możliwościami gospodarczymi, jedynymi właściwie w tej formie dla mieszkańców tych terenów,
terenów górskich. Otóż na terenie Polski to pasterstwo wywodzi się z bardzo dawnych tradycji pasterzy wołoskich, którzy już od późnego średniowiecza wędrowali ze swoimi stadami owiec, krów wzdłuż całego łańcucha Karpat, aż z Bałkanów na nasze tereny. I powoli przenosili tam metody wypasu, tradycje, częściowo język nawet. Tam no, różne są zdania, czy tu na tereny polskie, czyli Karpat Zachodnich dotarli etniczni Wołosi, czy to były kolejne grupy ludności przez nich wypierane, które się przemieszczały dalej na północ, północ i na zachód. No, zdania wśród badaczy są podzielone. W każdym razie w całych Karpatach wytworzyła się jedna praktycznie kultura pasterska. Na czym to polegało? Otóż w ciągu zimy owce, częściowo również krowy, a kiedyś jeszcze konie, woły, uprawiali indywidualnie, utrzymywali indywidualnie górale w swoich gospodarstwach we wsiach, natomiast z nastaniem sezonu wiosennego, letniego, te owce przepędzano na wysokogórskie pastwiska zwane halami i to już jest ciekawe, że te hale były współwłasnością wielu rodów. Każdy miał prawo do jakiegoś określonego ułamka takiej hali. Oczywiście te ułamki były potem coraz mniejsze na skutek dziedziczenia, sprzedaży i tak dalej, ale każdy góral, każda wieś miała określone hale, każdy góral miał określony ułamek danej hali. Owce były oddawane pod opiekę takiego jednego doświadczonego górala zwanego bacą, który wypasał przez całe lato. Właściciele otrzymywali w cudzysłowie, byśmy powiedzieli dzisiaj, dywidendę w postaci sergów owczych, czyli oscypków. Byli zatrudnieni, które w bardzo skomplikowany sposób, jak tu jest napisane, była obliczane, ile każdemu właścicielowi należy się tych oscypków, co było uzależnione od liczby owiec, ułamka hali, od mleczności tych owiec, to mierzono mleczność na przykład, tam kilka razy w sezonie pojawiali się górale ze wsi na taką kontrolę, jednocześnie dojono owce do wiaderka, patyczek wkładano, zaznaczano karbem poziom mleka, wiadomo było, ile się komu należy potem serków, no, baca zatrudniał pomocników no, i tak dalej, i tak dalej. Można o tym mówić, że to było ściśle związane z kulturą podhala. Właściwie każdy góral przechodził w swoim życiu taki etap, czy to najpierw honielnika, czyli takiego pomocnika, potem juchasa, niektórzy zostawali bacami. No, cepszy, czyli ci ludzie z Niźń jeżdżący w górze często mówią do każdego górala baco. Oczywiście baca to był ten główny pasterz na hali. No ale znów w czasach komunistycznych zlikwidowano, stopniowo likwidowano to pasterstwo w Tatrach, motywując ochroną przyrody i ostatecznie całkowicie wygnano, jak oni mówili o sobie, wygnano górali z Tatr. Znów rozpoczęła się walka i w 1981 roku udało się znów na fali Solidarności wtedy, jak mówiłem, dla górali. Te lata i również nieco późniejsze lata były bardzo korzystne. Udało się przywrócić istniejący do dzisiaj kulturowy wypas owiec, czyli wypas na ograniczonej liczbie hal, przy ograniczonej liczbie owiec, bo oczywiście wcześniej, w czasach rozwoju pasterstwa, tych owiec wypasano zbyt wiele. No jest to dalej w tej chwili przede wszystkim atrakcja turystyczna w Tatrach, takie przywrócenie dawnego krajobrazu kulturowego Tatr. No, a te oscypki zostały uznane przez Komisję Europejską za polski wyrób tradycyjny, jako jeden z nielicznych chyba jeszcze polskich wyrobów mają ten status. No i mogą stanowić hit eksportowy Polski. No, także to takie były bardzo interesujące, istniejące do dzisiaj formy demokracji gospodarczej. A teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o innych takich już zorganizowanych, wysoce zorganizowanych formach, też istniejących od bardzo dawna. W literaturze powszechnie podaje się za jedną z pierwszych takich, jeden z pierwszych pierwowzorów spółdzielni na terenach polskich. No, wtedy to nie zawsze były to tereny polskie, na Śląsku Opolskim, w obecnym powiecie oleskim, czyli to jest ta północno-wschodnia część Opolszczyzny, była wieś Kadłub Wielki
I w 1605 roku tamtejsi chłopi, no, czy to byli polscy chłopi, jak czasami podaje się, trudno powiedzieć. No, wtedy oczywiście poczucie narodowości narodowe było zupełnie inne niż teraz. W każdym razie tamtejsi chłopi, 7 początkowo ich było, zebrali też duże pieniądze na owe czasy, 2500 talarów, i wykupili wieś z gruntami rolnymi, lasami, inwentarzem i zwolnieniem od poddaństwa dla siebie i swoich przyszłych pokoleń. Także przestali być tymi chłopami pańszczyźnianymi. Wykupili to od właściciela rycerza Jana von Bess, no i utworzyli wspólnotę pod nazwą Wolny Kadłub. Ich samych nazywano z niemiecka freimenami, czyli wolnymi ludźmi. Mieli ten dokument wykupu został potwierdzony przez cesarza Rudolfa II, bo ten obszar Śląska-Opolskiego był wtedy pod władzą cesarską i zresztą do dzisiaj jest przechowywany. Tam nowi właściciele podzielili te swoje tereny, 4000 murków wczesnych, czyli na dzisiaj to jest około 770 hektarów. Podzielili grunty orne i łąki proporcjonalnie do wniesionego kapitału i uprawiali je indywidualnie, ale lasy, karczmy, stawy uznano za współwłasność i gospodarowano tam kolektywnie. Najwyższą władzą, jaką ustanowiono, to było walne zgromadzenie wszystkich udziałowców, których zresztą właśnie z biegiem czasu było coraz więcej, z tych 7 zrobiło się, przybywali na mocy dziedziczenia, obrotów udziałami. No także najwyższą władzą było to zgromadzenie. Natomiast administrował na bieżąco wszystkim 4-osobowy zarząd. Powstały tam pewne mechanizmy samopomocy wobec pogorzelców i ofiar klęsk żywiołowych, różnych osób potrzebujących wsparcia, pomagano sobie wspólnie w inwestycjach w gospodarstwach. No i to wszystko funkcjonowało kilkaset lat, można powiedzieć, na podstawie tradycji ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I dopiero w XIX wieku, w 1845 roku, pruski sąd, bo tymczasem ten teren znalazł się pod panowaniem Prus, zostały te zasady spisane i zatwierdzone. No i znów, tak jak często to się pojawia w wielu historiach, o których mówiłem i będę Państwu mówił, ta wspólnota kadłub wolny przetrwała czasy niemieckie, nazizm, II wojnę światową, nawet czasy PRL-u. I cały czas tam były zakusy na odebranie tej własności chłopom, zwłaszcza lasów, niezależnie od tego, jakie było panowanie tam, jaki ustrój. Ale ta właśnie, jak mówię, przetrwała ta wspólnota, działa do dziś. Ona się podzieliła potem na dwie wspólnoty. Wspólnotę chłopską lasów drobnowłościańskich, jak to się nazywa, i wspólnotę karczmi. Ona tam działa do dzisiaj. Część zysku często na cele z miejscowej społeczności jest przekazywana, między innymi ufundowano kaplicę, czy wyremontowano, już nie pamiętam, pomagano szkole. I co interesujące, w pobliżu, nie dokładnie tam, powstała spółdzielnia mleczarska rolników śląskich w Kadłubie, ona się nazywa, ale to jest troszkę inne miejsce, która została, myślę, w dużym stopniu dzięki tym bardzo żywym tradycjom tej kooperacji, demokracji gospodarczej, dzięki pamięci o tym wolnym Kadłubie, została założona w reakcji na porządki w dotychczasowej spółdzielni mleczarskiej, która tam działała, której ludzie byli niezadowoleni. Powstała mała, jedna z mniejszych, ale prężnie działających obecnie w Polsce, spółdzielnia mleczarska rolników śląskich w Kadłubie, która między innymi specjalizuje się w produkcji mleczarskich produktów regionalnych. No, inne przykłady też z dawnych czasów, to jest coś, co ja bym nazwał demokracją finansową, czyli to jest próba takiej demokratyzacji obrotu pieniędzmi, które pojawiły się już w XV wieku, początkowo przede wszystkim w formie takich kas samopomocy, kas pożyczkowych. Nazywano je bardzo różnie, wtedy mówiono góry pobożne, montes pietatis, połacinie komory potrzebujących. Potem stosowano często nazwy banki pobożne. One najpierw pojawiły się we Włoszech, organizowane były
przy wsparciu i nawet z inicjatywy Kościoła, przede wszystkim zakonu franciszkanów i tu paru nawet współzałożycieli tych pierwszych kas czy gór pobożnych byli późniejsi święci, uznani za świętych, święty Barnabas Terni, Bernardyn ze Sieny, święty Jan Kapistran. Ale o co tu chodziło? Otóż to były takie organizacje udzielające członkom, którzy byli w potrzebie, jak mówili, niskoprocentowych albo czasem nawet bezprocentowych kredytów, raczej krótko-średnioterminowych do jednego roku, pod zastaw nieruchomości, jak to nazywano fantami. Ci ludzie, oczywiście warunek, to musieli być ludzie uczciwi, pobożni, wyznający wiarę katolicką, no i którzy potrzebowali jakiegoś wsparcia. Te kasy miały określone zasady działania, statuty, rady nadzorcze, no, były te wszystkie formy mniej lub bardziej, powiedziałbym, demokratycznego zarządzania, ponieważ no jednak pierwszą, główną rolę odgrywał tam Kościół. Podobnie nie działały również w wielu krajach pojawiające się banki zbożowe. Czyli to były, krótko mówiąc, pożyczano chłopom, których nie stać było, czy nie mogli z różnych względów zakupić ziarna na siew. Pożyczano ziarno w poczet przyszłych plonów, potem zobowiązani byli oddać z jakąś nawiązką to ziarno. To bardzo, bardzo zbliżona forma do tych banków pobożnych. No i one również bardzo szybko przeszły do Polski. Tu takim wielkim twórcą słynnym był ksiądz Piotr Skarga, znany również z wielu innych swoich działań, niezbyt sympatycznie wspominany przez protestantów polskich, jako że był takim jednym z wybitniejszych działaczy kontrreformacji wówczas. Natomiast niewątpliwie odegrał wielką rolę w tworzeniu tych banków pobożnych. No i tu jest od roku 1579, w ciągu następnych lat, z jego inicjatywy powstało ich bardzo wiele w Wilnie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. I powiązane były z taką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, używając języka współczesnej bankowości spółdzielczej, bankiem zrzeszeniowym, czyli z Arcybractwem Miłosierdzia w Krakowie, które zresztą było jednocześnie najstarszą organizacją charytatywną w Polsce. No i co ciekawe, te banki pobożne przetrwały do czasów zaborów, ale jeden z nich, Bank Krakowski, aż do roku 1948, no i wtedy został przez komunistyczne władze zlikwidowany. I ten bank wsławił się, że w czasie potopu szwedzkiego wypłacił okup za Kraków nieprzyjacielowi Szwedom. Z kolei to Bractwo, czyli ta taka centralna organizacja banków pobożnych, przetrwało aż do 1960 roku jako organizacja charytatywna. Zostało zlikwidowane, w 1989 roku reaktywowano, odzyskało nawet nieruchomości, ale popadło w jakiś konflikt z kurią krakowską i zostało ostatecznie w 2008 roku zlikwidowane. Tego typu formy banków istniały również gdzie indziej, jako na przykład rzemieślnicze kasy pomocy i nawet w mniejszych miastach od 16 roku powstawały, w Ostrołęce, w Pułtusku i tak dalej. No, na wsi też, na przykład w roku 1638 roku powstała Fundacja Arcybiskupa Jana Wężyka, udzielająca zasiłków chłopom. Nieco później, już na początku XVIII wieku, też to wszystko, jak Państwo widzą, z inicjatyw duchownych najczęściej powstawała tak zwana zakładka na Sprzężaj, tu z naszych okolic, Pabianic. Członkowie mogli zaciągnąć pożyczki i kupić tak zwany sprzężaj, czyli konie, woły ze sprzętem roboczym, na zwierzęta gospodarcze, a gwarantem była, współgwarantem, można powiedzieć, cała gromada albo kolektywnie kilku poręczycieli. No i w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, kiedy coraz większą popularność zyskiwały przywiezione z Francji ówczesnej poglądy tak zwanego fizjokratyzmu, który to był taki prąd filozoficzny, ekonomiczny, który między innymi mówił o konieczności reformowania wsi. No i pod wpływem tych idei powstały takie próby reform na wsi przez również takie formy demokracji finansowej, jak to nazwałem.
tak zwana karbona bieżuńska, nieco później w dobrach księżnej Anny Jabłonowskiej takie powstawały włościańskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, no i w wielu innych miejscach w Polsce. Jedną z najbardziej znanych takich inicjatyw była tak zwana kassa powszechna, jak to nazwano, założona przez kasztelana radomskiego Michała Świdzińskiego w okolicach Węgrowa. No i on włożył swój, sam darował 1500 złotych polskich ówczesnych na tę kasę. Potem ten fundusz był powiększany przez odsetki od kredytów, dobra po zmarłych mieszkańcach wsi, bezpotomnie darowizny, i stał się własnością całej społeczności. No, jak ta demokracja wyglądała? Otóż on był kolektywnie zarządzany przez wójtów, którzy byli solidarnie odpowiedzialni majątkiem za ten mieniem swoim zapowierzony majątek, ale no jednak dziedzic pozostawał najwyższym autorytetem, kwitował sprawozdania, które zostały przedstawiane wszystkim mieszkańcom, ale ostatecznie kwitował je dziedzic i w swoim skarbcu przechowywał tak zwaną karbonę, czyli skrzynkę z pieniędzmi kasy, ale klucze do niej mieli pod swoją opieką już ci wójtowie. No, ta kasa nie przetrwała długo. Właściwie nie ma szczegółowych informacji, jak długo, natomiast na pewno działała efektywnie i przyczyniła się do rozwoju tych okolic. I jednocześnie to, co jest bardzo istotne, no, promieniowała, ta inicjatywa taka była znana, promieniowała na innych, na inne okolice. No tu jeszcze, już nie będę szczegółowo opowiadał, na jakiej zasadzie, co było zabezpieczeniem, na jakiej zasadzie udzielano pożyczek. No co jest ważne, że nawet maksymalny procent pobierany przez tę kasę, bo można było zarówno dostawać te pożyczki o charakterze takim pomocowym, jak i na cele na przykład rozwoju swojej własnej działalności handlowej, rzemieślniczej. Wówczas był wyższy procent, który w każdym wypadku był i tak niższy niż oprocentowanie lichwiarzy. No i wreszcie dochodzimy do tego, o czym często się mówi, jako już takiej najwyżej zorganizowanej formie prawie spółdzielczej. Niektórzy mówią, że to była spółdzielnia. No, Staszica nazywa się prekursorem czy ojcem spółdzielczości w Polsce. No, to była wspaniała postać okresu polskiego oświecenia, wybitny jeden z twórców i działaczy okresu Sejmu Wielkiego, potem uczony, podróżnik, no znów wracając do tego mojego konika tatrzańskiego, powiem, że był wybitnym, jednym z pierwszych zdobywców szczytów tatrzańskich. Przeznaczą dochody na inwestycje lub wspólne cele, że będą prowadzić działalność oświatową. Tam powstało 5 szkół, zbudowane stypendia. Tak, lepiej będzie słychać, zdaje się, tak? Ale sala jest mała, także nie wiem, czy w ogóle mikrofon jest potrzebny. No, w każdym razie zorganizowano też opiekę zdrowotną, nawet własny szpitalik, lekarz tam był zatrudniony, udzielano pomocy poszkodowanym i tak dalej, i tak dalej. No, co jest ważne znów, ponieważ mówimy dzisiaj sobie o demokracji gospodarczej. Rzeczywiście było to oparte o demokratyczne zarządzanie. Istniał samorząd członków nazywany Radą Gospodarczą i zatrudniani byli profesjonaliści, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli prezes, urzędnicy. To wszystko było spisane przez Staszica w statucie, który był nazwany kontraktem albo ustawą, i bardzo szybko, jak na owe czasy, został zatwierdzony przez cara Aleksandra I
i powtórnie zatwierdzony przez rząd w Petersburgu w 1882 roku. On przetrwał długie lata, w okresie międzywojennym działał jako spółdzielnia rolnicza, działało to towarzystwo, a znów w 1952 roku dekretem Bieruta zostało rozwiązane. No i często mówimy, że to już właśnie no, była taka pierwsza, ja bym nie powiedział spółdzielnia, ale prawie spółdzielnia. Ile mam czasu jeszcze? Czy ktoś? Jeszcze z 10 minut, no to dobrze, to jeszcze możemy powiedzieć sobie o tym, jak zaczęły powstawać już prawdziwe w cudzysłowie spółdzielnie. No to był początek XIX wieku, czy prawie już połowa XIX wieku. Z jednej strony żywe te tradycje dawnych tych prespółdzielczych form kooperacji, z drugiej strony żywe echa rewolucji francuskiej i haseł równości, braterstwa i tak dalej. I coraz trudniejsze warunki życia dla tych w cudzysłowie zwykłych ludzi w warunkach rozwijającego się ówczesnego kapitalizmu po rewolucji przemysłowej. No i w całej Europie zaczęły powstawać wówczas takie formy spółdzielcze jako ruch samoobrony, samopomocy społecznej i tak też było zresztą na ziemiach polskich. No, obowiązywała wtedy gospodarka rynkowa. Właściwie wszędzie różne formy ona przybierała, ale w różnych państwach były odmienne systemy prawne, różne warunki kulturowe, gospodarcze, społeczne, ale spółdzielczość w różnych formach wszędzie tam się pojawiała i tak też było w Polsce na terenach trzech zaborów. No, spółdzielnie przede wszystkim w Europie rozwijały się wśród chłopów, albo biednych, albo bogatszych, różne formy spółdzielczości, robotników, rzemieślników, drobnych kupców, a polską specyfiką tamtych czasów było, że również wśród inteligencji często miały taki charakter narodowo-patriotyczny. Były takim jednym z spółdzielnie, wówczas jednym z ważniejszych narzędzi walki o zachowanie polskości, kultury polskiej, walki na terenie, o czym zaraz powiem, zaboru pruskiego z dominacją, czy z tą presją gospodarczą Niemców. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym przypomnieć, że często łączymy w tej chwili wyłącznie spółdzielczość z lewicą, z socjalizmem, nie mówiąc o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, z PRL-em, co jest zupełnie nieuzasadnione. I rzeczywiście prąd socjalistyczny, czy nawiązujący do tak zwanego, jak potem to określano, utopijnego socjalizmu, był bardzo silny i jeden z najwcześniejszych. Można by w cudzysłowie, w dużym uproszczeniu powiedzieć, że hasło, które przyświecało założycielom ówczesnych spółdzielni, początkowo na terenie Wielkiej Brytanii, potem gdzie indziej, we Francji też do pewnego stopnia. Tak można powiedzieć, że oni mu powiadali, że spółdzielczość przyczyni się do przebudowy struktury społeczeństwa, a przez to dzięki współpracy stworzymy nowego człowieka i nowe sprawiedliwe państwo. No i tu kilka takich haseł, które państwo pewnie dobrze znają. Falanstery Fouriera, czy wioski, albo kolonie Roberta Owena, czyli takie wspólnoty mieszkaniowo-pracownicze, totalne wspólnoty, można powiedzieć, jakbyśmy powiedzieli, czy totalne komuny. Nieco później francuski filozof, socjolog Charles Gide mówił o Rzeczpospolitej spółdzielczej, o czym jeszcze powiem za chwilę. No i właśnie w ramach tego nurtu powstała pierwsza uznawana w literaturze światowej, zwykle za pierwszą spółdzielnię, chociaż nie jest to do końca prawdą, no ale tak przyjęto, Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów. I ono upowszechniło model, mimo że tak naprawdę ci pionierzy mieli zupełnie inne cele początkowo, bo właśnie ta spółdzielnia miała być narzędziem do późniejszego stworzenia takiej komuny pełnej, no ale skończyło się przede wszystkim na założeniu przez nich dobrze działającego sklepu spożywczego i stworzyli pewne zasady, tak zwane rochdelskie, i stało się to podstawą organizowania spółdzielni spożywców w wielu innych krajach nieco później. No ale jest zupełnie inne źródło spółdzielczości, źródło liberalne czy neoliberalne. Można znów tu powiedzieć, że takim hasłem przyświecającym założycielom spółdzielni z tego nurtu,
to hasło można by sformułować tak, że spółdzielczość jest narzędziem zniesienia ewentualnych konfliktów pomiędzy jednostkami realizującymi swe egoistyczne interesy. No bo oczywiście zgodnie z liberalnymi zasadami naszymi działaniami rządzą egoistyczne interesy, no ale żeby te interesy, żeby nie dochodziło do konfliktów pomiędzy jednostkami, z których każda ma prawo i realizuje te swoje egoistyczne interesy, należy stworzyć jakieś struktury, narzędzia, które zminimalizują te konflikty. I właśnie taką instytucją mogą być spółdzielnie. Również uważano, że te spółdzielnie, ważne jest przede wszystkim poprzez te spółdzielnie pomóc tym, którzy już coś osiągnęli, czyli przede wszystkim to byli wówczas bogaci rzemieślnicy, bogaci czy średnio zamożni kupcy, rzemieślnicy, później bogaci chłopi, bo że jeśli oni rozwiną swoje gospodarstwa, swoje przedsiębiorstwa, między innymi dzięki takim spółdzielniom, to pociągną za sobą innych. To bardzo popularne również dzisiaj twierdzenie. No i twórcą tego typu spółdzielni był niemiecki sędzia, prawnik z Saksonii, Hermann Schulze-Delitzsch, który od 1849 roku zaczął tworzyć tego typu spółdzielnie. One nazywano je później bankami ludowymi, po niemiecku Volksbanken. W Polsce przyjęła się nazwa banki ludowe, ale były to w gruncie rzeczy spółdzielnie, banki spółdzielcze. Podobne do nich powstawały czasem bezpośrednio razem działające z bankami rolnicze i rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu. No i wreszcie ten trzeci wielki nurt, wywodząc się od solidaryzmu chrześcijańskiego, często mówi się, że taką podstawą ideową była encyklika Rerum Novarum papieża Leona XIII z roku 1891, ale tak naprawdę w oparciu o te idee tworzono już dużo wcześniej spółdzielnie. Ich twórcą pierwotnym był również Niemiec, ale z Nadrenii, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. I to były przede wszystkim spółdzielnie nastawione na tych najbiedniejszych. To były takie małe, drobne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, tworzone na wsi. One zaczęły powstawać i wpadł na ten pomysł Raiffeisen, podobnie zresztą jak Schulze-Delitzsch, po klęsce nieurodzaju i bardzo srogiej zimie w Niemczech, kiedy rzeczywiście pod koniec lat 40. XIX wieku zapanował głód, bardzo ciężkie warunki i stwierdzono, że znacznie lepsza niż działalność o charakterze charytatywnym będzie właśnie tworzenie spółdzielni czy w postaci na przykład tych spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, które często przekształcały się w wiejskie spółdzielnie wielokierunkowego działania, a to hasło, które im przyświecało, można by sformułować tak, że dzięki wspólnemu zaspokajaniu przez spółdzielnie indywidualnych potrzeb materialnych, duchowych członków uda się to prowadzić do efektywniejszego funkcjonowania społeczeństwa, powstawania głębokich więzi społecznych i to byli to w końcu chrześcijanie, wynikającej z naturalnej ludzkiej, takiej chrześcijańskiej solidarności, miłości bliźniego. No i w ramach tych nurtów generalnie, też w dużym uproszczeniu mówiąc, bo było wiele wyjątków, które, jakbym powiedział, potwierdzały tę regułę, pojawiały się spółdzielnie na terenach polskich. No, w Wielkopolsce, gdzie było najwyżej rozwinięte rolnictwo, nieźle zaczynał powstawać przemysł, ale jednocześnie ta ogromna presja zaborcy, germanizacja, ale o czym trzeba pamiętać, tam działało prawo. Prawo było przestrzegane, jeśli już było, i ten system prawny, najpierw pruska, potem niemiecka ustawa o spółdzielniach, stworzona zresztą w dużym stopniu przez Schulze-Delitzscha, dawała dobre warunki do rozwijania spółdzielni. I z czego korzystali powszechnie polscy działacze gospodarczy, społeczni z terenów Wielkopolski, Pomorza. No i już w roku 1861 niektórzy mówią, że nawet wcześniej pojawiła się w Śremie taka organizacja, ale typowy bank ludowy, czyli ten spółdzielczy model Schulze-Delitzscha, powstał w roku 1861 roku jako towarzystwo pożyczkowe dla przemysłowców miasta Poznania, a już rok później w Brodnicy powstał o tej samej nazwie bank, tylko miasta Brodnicy. Obchodziliśmy w tym roku w czerwcu 150-lecie tego banku brodnickiego. Umownie uznano to za 150-lecie polskiej spółdzielczości, chociaż jak widzimy tak naprawdę
było ono nieco wcześniej. Natomiast o co tu chodzi? Ten bank poznański nie przetrwał jako bank spółdzielczy, natomiast bank w Brodnicy działa do tej pory w postaci banku spółdzielczego. No, na terenie Wielkopolski powstawały różne inne spółdzielnie, kółka rolnicze, tak zwane rolniki, czyli wiejskie spółdzielnie rolniczo-handlowe i tak dalej, i tak dalej. Ogromna była rola księży i to również, mimo że to był ten model liberalny, można powiedzieć, ale jednocześnie on miał wiele elementów, które w klasycznych spółdzielniach Schulze-Delitzsche nie występowały, czyli taki silny solidaryzm, poczucie solidarności, poczucie pewnej misji, związki z parafiami, z kościołem, właśnie takie słynne nazwiska księdza Szamarzewskiego, księdza Piotra Wawrzyniaka, Franciszka Adamskiego, który potem został biskupem. Te spółdzielnie, jak mówimy, odgrywały tę ogromną rolę patriotyczną, oświatową. No i powstał w roku 1871 roku związek, tak zwany Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, wspominałem o nich, który po pewnym czasie stworzył swój własny bank dla obsługujący spółdzielni i powstał cały taki system różnego rodzaju spółdzielni powiązanych więzami finansowymi, organizacyjnymi. Nazywane to było Wielkopolskim Systemem Spółdzielczym, który bardzo przyczynił się do rozwoju Wielkopolski czy całych terenów zaboru pruskiego. Z kolei co było w Królestwie? Bardzo zróżnicowany pod względem rozwoju rolnictwa i przemysłu obszar, no, biedna wieś w wielu częściach, ale również no, chociażby tu, gdzie jesteśmy teraz w Łodzi, powstający nowoczesny na ówczesne czasy przemysł. Bardzo represyjny system polityczny. No, dość powiedzieć, że po powstaniu styczniowym na założenie spółdzielni, na uzyskanie zgody na utworzenie spółdzielni, które można było rejestrować wówczas tylko w formie stowarzyszeń początkowo. Trzeba było często czekać bardzo długo, nawet 20 lat. Takie znane są przypadki niektórych stowarzyszeń, które tyle czasu czekały na rejestrację. Zgoda musiała być wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. No ale mimo tych trudności powstały pierwsze spółdzielnie, tak zwany Merkury w Warszawie, to były spółdzielnie spożywców oparte o model roczdelski i spółdzielnia Zgoda w Płocku, również inne powstawały, tak zwane spółdzielnie kredytowe, rzemieślnicze, mleczarskie, kółka rolnicze, spółdzielnie nazywane syndykatami rolnymi i tak dalej, i tak dalej. Wielka fala tworzenia w spółdzielni nastąpiła po 1905 roku, kiedy prawo zostało zliberalizowane i wystarczyła już zgoda do uzyskania na szczeblu guberni. No i powstało wówczas na tym terenie Towarzystwo Kooperatystów, bardzo taka prężnie działająca organizacja, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mająca na celu promowanie spółdzielczości, gdzie działało wielu wybitnych myślicieli, pisarzy, działaczy społecznych, no tu parę nazwisk, Edward Abramowski, dobrze Państwu na pewno znany, Romuald Mielczarski, późniejszy prezydent Stanisław Wojciechowski, związani z ruchem spółdzielczym w Królestwie byli pisarze tacy jak Stefan Żeromski. I tu powstał z kolei w 1911 roku po wcześniejszych próbach założenia Warszawski Związek Stowarzyszeń Pożywczych, który później, wtedy jeszcze nie używał tej nazwy SPOEM, natomiast nazwa ta wprowadzona przez Żeromskiego początkowo odnosiła się do wydawanego przez spółdzielczość pisma, no ale potem została powszechnie łączona ze spółdzielczością spożywców w Polsce. No tu również na terenie Królestwa taka ciekawa inicjatywa pojawiła się, tak zwana wzorowa wieś spółdzielcza, zwana Lisków pod Kaliszem, gdzie z inicjatywy księdza Wacława Blizińskiego w ciągu wielu lat, aż do okresu międzywojennego, powstało łącznie kilkadziesiąt różnych lokalnych instytucji, których jądrem była właśnie wiejska spółdzielczość. Nazwano to wzorową wsią spółdzielczą, było ich zresztą więcej na ówczesnych terenach i Królestwa, ale również w Galicji na przykład. No i właśnie dochodzimy do Galicji. Zupełnie o innym charakterze teren, część Polski, o rozdrobnionym, bardzo biednym rolnictwie, ogromnej emigracji zarobkowej, bardzo słabo jeszcze wówczas rozwinięty przemysł, ale jednocześnie
już w drugiej połowie XIX wieku praktycznie była najkorzystniejsza sytuacja polityczna, istniały instytucje demokratyczne, kultura polska mogła się swobodnie rozwijać. No i tu oczywiście różne, już od lat 60. pojawiały się różne próby tworzenia spółdzielni, przede wszystkim podobnej do tej wielkopolskiej, czyli w postaci tego, co nazywaliśmy bankami ludowymi. Natomiast to, co stało się taką tutejszą, jakbym powiedział, spécialité de la maison, to były spółdzielnie modelu Raiffeisena, czyli te drobne, wiejskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, oparte o te chrześcijańskie, solidarystyczne ideały, które wprowadził właściwie, ponieważ były wcześniej próby, one nie udały się, wprowadził Franciszek Stefczyk, z wykształcenia filozof, który pracował jako nauczyciel, odbył podróż do Nadrenii tuż po śmierci Raiffeisena. Tam naocznie zapoznał się z działalnością tamtejszych wiejskich spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych i od roku, właściwie nawet 1889, zaczął tworzyć je na terenie Galicji. Pierwsza powstała w Czernichowie pod Krakowem, potem wiele innych. I one stały się takim modelem, który właściwie na później rozprzestrzenił się i na... Oj, coś tu złego zrobiłem. Trzeba kliknąć zero, to jeszcze raz. Za... A. O. Oczywiście działały tam też inne spółdzielnie na terenie Galicji. Kółka rolnicze, spółdzielnie spożywców, pracy powstawały. Jedne z najstarszych spółdzielni pracy w Polsce właśnie powstały we Lwowie i w Krakowie. Spółdzielnie mleczarskie, w których tworzeniu ogromną rolę odgrywał też ważny działacz Zygmunt Chmielewski. No i duża była rola organizacji, tak jak wszędzie. No, spółdzielnie zawsze istniała świadomość wśród spółdzielców, że spółdzielnie są organizacjami małymi, drobnymi, słabymi i bez jakichś wspólnych organizacji niewiele będą znaczyć. No i tu powstał na terenie Galicji, to była taka właściwie bardziej o państwowym charakterze organizacja, ale powstała z inicjatywy Stefczyka, Krajowy Patronat dla Spółek Oszczędności i Pożyczek, który potem została stworzona również jako ta centralna organizacja finansowa, czyli taki jakby bank zrzeszający, jakbyśmy powiedzieli, centralna kasa spółek rolniczych. No, ciekawe jest, że niektórzy mówią, że w ogóle najstarsza spółdzielnia czy organizacja o cechach spółdzielni w Polsce powstała właśnie w Galicji już w roku 1844 jako Galicyjska Kasa Oszczędności we Lwowie. No, ale w jakim stopniu miała ona cechy spółdzielcze, można by dyskutować. No i tu jest takie krótkie podsumowanie tego, co przed I wojną światową miało miejsce na naszych ziemiach, w poszczególnych zaborach. Liczba spółdzielni i członków. No, na terenach całej, na wszystkich terenach Polski było wówczas prawie 1400 spółdzielni i ponad 1 200 000 członków liczyły, co na ówczesne czasy było, jak sądzę, można powiedzieć, bardzo wiele. Proszę Państwa, czas mój się już niestety kończy, także będę kończył. Tu, jeśli ktoś będzie zainteresowany, tu mam w prezentacji potem kilka już takich bardziej szczegółowo opisanych inicjatyw tworzenia tych najstarszych spółdzielni w Polsce. Chciałbym o jednej powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy tu w Łodzi i tu właśnie w Łodzi, w Pabianicach pod Łodzią powstała jedna z pierwszych takich, powiedziałbym, no, spółdzielczych, chociaż oni początkowo właściwie nie uważali się za spółdzielczych, inicjatyw no, demokracji mieszkaniowej, powiedzmy sobie, czyli wspólnego zorganizowania sobie mieszkania. Otóż w 1908 roku 16 rodzin robotniczych tu z Pabianic, to byli pracownicy włókiennictwa, fabryk włókienniczych, ze swoich oszczędności wspólnie nabyli działkę, to już poza ówczesnymi granicami miasta było, kupili materiały i przede wszystkim dzięki własnej pracy wybudowali dla siebie murowany dom, dom był piętrowy, a każda z tych 16 rodzin otrzymała w nim pokój z kuchnią. No, po 20 latach powtórzono tę inicjatywę przez kolejną grupę,
to już były w czasach wolnej Polski. Powołano wówczas Zrzeszenie Przyszłość, było nazwane, które wybudowało jeszcze większy budynek mieszkalny o jeszcze wyższym standardzie. Udało im się uzyskać kredyt bankowy, dzięki któremu no to już nie była taka amatorska budowa, tylko można było przy niej zatrudnić fachowców. No i potem to odniosło sukces. W kolejnych latach przy wsparciu tamtejszego proboszcza, księdza Petrzyka, zbudowano jeszcze powstało jeszcze osiem podobnych zrzeszeń, z których każde wzniosło kilkunastorodzinną kamienicę. A potem tę ulicę podmiejską, wówczas przy której były usytuowane, nazwano ulicą Spółdzielczą. Nie wiem, może Państwo, kto są stąd, wiedzą, czy do tej pory nosi taką nazwę. No obecnie, co śmieszne, bo to powstała już po wojnie w okresie PRL-u Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, bardzo nawiązuje do tej tradycji, chociaż nie miała z nią tak naprawdę nic wspólnego. I proszę Państwa, ja na tym zakończę. Tu jeszcze opowiadałem o Liskowie, tu też więcej informacji na ten temat Państwo mogą znaleźć, o Liskowie, o innych tych wzorowych wsiach spółdzielczych, których było bardzo wiele w Polsce. No może nie bardzo wiele, na pewno kilka takich inicjatyw jeszcze było, między innymi w Sterdyniu na Podlasiu powstała, też nazywano to wzorową wsią spółdzielczą. One powstawały przeważnie w okresie jeszcze przed I wojną światową, na początku XX wieku, natomiast rozwijały się zwykle jeszcze bujnie w okresie przedwojennym. W Galicji, w Albigowej, w Handlówce powstały takie wsie. No, można by jeszcze, zupełnie odrębnym tematem byłaby spółdzielczość ukraińska na terenie Galicji, która odegrała taką interesującą rolę emancypacji narodowej wobec mniejszości ukraińskiej, podobnej jak, zachowując wszelkie proporcje, oczywiście ta spółdzielczość polska na przykład na terenie Wielkopolski. I zakończyć chciałbym takim cytatem z Abramowskiego, ponieważ ta spółdzielczość, te wszystkie formy demokracji gospodarczej, zwłaszcza te wzorowe wsie spółdzielcze, w których było kilkadziesiąt współpracujących ze sobą różnych instytucji spółdzielczych, było bardzo bliskich temu, o czym on pisał, nazywając to Rzeczpospolitą spółdzielczą czy kooperatywną, o czym mówiłem, twórcą tego pojęcia właściwym był Charles Gide, Francuz. Otóż Abramowski w swojej takiej niedużej zresztą pracy, ale myślę, że bardzo ważnej, pod tytułem Socjalizm a państwo, pisał tak, że polityka socjalistyczna dąży do zdemokratyzowania państwa, lecz zarazem do rozszerzenia jego na wszystkie dziedziny życia zbiorowości, do utożsamienia organizacji z wszelką organizacją społeczną. No i teraz przeciwstawiał temu. Ruch syndykalno-kooperatywny zdradza tendencję przeciwną, stwarza demokrację bezpaństwową i poza plecami ministerstw, parlamentu, walk wyborczych i wszelkiej biurokracji, drogą wolnego zrzeszania się, usiłuje urzeczywistnić przeobrażenie ekonomiczne społeczeństwa. Przy dalszym rozwoju normalnym tych wszystkich stowarzyszeń, przy umiejętnej ich gospodarce, łatwo może dojść do tego, że obejmą one całe społeczeństwo i wszystkie jego potrzeby wytwórcze, wymienne i kulturalne zaspokajać będą. Z tą chwilą ustrój kapitalistyczny oparty na wyzysku i konkurencji zamrze spokojną, naturalną śmiercią, bo nie będzie nań miejsca w społeczeństwie, a na jego miejscu zjawi się Rzeczpospolita Kooperatywna, wielka organizacja wszystkich kooperatyw, związków, stowarzyszeń. Demokracja prawdziwa, nieprzymusowa. Właśnie ta demokracja gospodarcza, o której miałem Państwu opowiedzieć. Dziękuję.